porada dla Ciebie na ten czas. Kochani, dzisiaj wyciągnę dla Was jedną kartę Glücksmantra, to z tak zwanej mantry szczęśliwej, mantry szczęścia dla Ciebie. Czyli impuls na ten czas, na ten dzień, na ten moment, na tą chwilę. Zobaczmy, co właśnie ta mantra szczęścia Wam dzisiaj wskaże. Witam serdecznie Was wszystkich, kochani. Proszę, zasubskrybuj mój kanał. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem moim, bym przysyłała Ci darmowe wróżby codziennie, rytuały i horoskopy oraz wszelakie drogowskazy, wskazówki, porady, kart. Dzisiaj mamy trzy grupy. Grupę pierwszą, kwarc różowy. Grupę drugą, aniołek biały. Grupę trzecią, kryształ. Wybierz jedną grupę, jeden przedmiot lub kartę i zaczynamy Twoją poradę na tę chwilę. Grupa pierwsza, kwarc różowy. Sei dankbar für die kleinen Dinge des Lebens. Bądź wdzięczna za małe rzeczy w życiu. Notiere dir jeden Morgen drei Dinge, für die du dankbar bist und diesen Tag zu etwas Besonderem machen. Notuj sobie każdego poranka trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczna i które Twój dzień robią właśnie jakimś specjalnym. Abends hältst du noch einmal drei positive Dinge fest, die du erlebt hast. Wieczorem jeszcze raz wspomnij, pomyśl o trzech pozytywnych sprawach, rzeczach, które przeżyłaś w tym dniu. Nach kurzer Zeit entsteht ein Erinnerungsschatz der schönen Erlebnisse, der dir an weniger guten Tagen helfen kann, wieder Kraft zu schöpfen. Po krótkim czasie powstanie taki skarb różnych wspomnień, skarb pięknych przeżyć, chwil, który pomoże Ci w tych może niedobrych dniach znów dać Ci siłę. Czyli będziesz mogła czerpać z tego skarbca tych Twoich pięknych, pozytywnych wspomnień i chwil, które przeżyłaś i zapisałaś, będziesz mogła czerpać z tego właśnie siłę we wszelkie dni, w których Ci być może nie tak dobrze idzie. Być może w jakichś dniach, gdzie jesteś smutna, wyczerpana, pesymistyczna. Wtedy przypomnisz sobie właśnie te piękne przeżycia, piękne momenty i chwile, które zapisałaś, by one dały Ci właśnie siłę. Taka właśnie karta dla grupy pierwszej, porada na tę chwilę. Dziękuję serdecznie, proszę drugą grupę. Grupa druga to aniołek biały. Just relax. Tylko relaks, czyli odpoczynek. Entspanne dich und lass das Leben durch dich hindurchfließen. Rozluźnij się
i pozwól życiu przez Ciebie przepływać. Czyli zrelaksuj się, kochana, kochany. Nie stresuj się ciągle. Nie bądź ciągle napięta. Nie goń ciągle za czymś. Nie staraj się prześcignąć czasu. Just relax. Zrób sobie relaks. Odpocznij. Wyłącz wszystkie myśli i smutki dnia codziennego. Rozluźnij się. I zostaw wszystko po prostu przez Ciebie przepływać. Zostaw wszystko też czasowi, wszechświatowi, by wszystko samo płynęło i się układało. To była grupa druga, kochani. Teraz zapraszam grupę trzecią. Kryształ. Offline. In unserer schnelllebigen, hektischen Zeit ist es schwer, auf die Elektronik zu verzichten. W naszym szybkim, hektycznym czasie jest to ciężkie, by wszystkie elektroniczne rzeczy, z wszystkich elektronicznych rzeczy zrezygnować. By być offline właśnie, ponieważ tytuł tej karty jest offline. Wir sind ständig online und organisieren, terminieren, chatten. Że my jesteśmy ciągle online und i organizujemy, robimy terminy, czatujemy. Stelle dich jeden Tag eine gewisse Zeit lang der Aufgabe offline zu sein. Że postanów w każdy dzień, każdego dnia, przez określony czas, na przykład przez jedną godzinę, przez dwie godziny, tak? Zadaj sobie to zadanie codziennie, żeby być offline. By nie być 24 godziny online. Tylko by na pewien czas, określony czas, wyłączyć się i być offline. Ohne Handy, Computer, Fernsehen, möglicherweise sogar ohne Uhr. Czyli bez smartfonu, czyli twojego telefonu, bez komputera, bez telewizora. Jeśli to możliwe, także bez zegarka. Wenn diese Zeitfresser einmal ausgeschaltet bleiben, findest du viel leichter Momente, in denen du dich um dich selbst kümmern und dein Glück leben kannst. Kiedy te wszystkie właśnie przedmioty elektroniczne, te wszystkie przedmioty, które pożerają czas, raz są w końcu wyłączone, to znajdziesz o wiele łatwiej momenty, w których będziesz się o siebie samą troszczyć i w których będziesz mogła właśnie żyć Twoim szczęściem, czyli jakby napawać się swoim szczęściem, szczęśliwymi momentami. Będziesz kosztować właśnie tego szczęścia w większej mierze, jeśli wyłączysz te wszystkie właśnie pożeracze czasu. I będziesz offline, czyli będziesz niedostępna ciągle online w komputerze, czy pod telefonem, czy właśnie w Twoim smartfonie. Pomyśl o tym, by ustanowić jakiś czas codziennie, od którejś do którejś godziny, by być niedostępna dla elektronicznego świata. To były porady na tę chwilę dla Ciebie. Dziękuję Ci serdecznie, że odwiedziłeś mój kanał. Proszę, daj lajka, napisz komentarz i w końcu zasubskrybuj mój kanał, polub mój kanał. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia już niedługo.